Drodzy Państwo, jest bardzo miło, że mogę się z Państwem spotkać, mogę do Państwa grać. Zostaliśmy tutaj zaproszone przez Muzeum Narodowe Oddział Dom Bechofera. To jest moja wspaniała koleżanka z Ukrainy, mieszka w Odessie, Ania Grabowska. Ja nazywam się Ewa Ryks. Jestem w jakiś sposób związana chyba z domem Bechofera, czy rodziną Bechofera. Specjalnie zresztą włożyłam w stalu taki paseczek secesyjny po ciotkach i wiciorek też po braciotkach, tak? Moja rodzina mieszkała tutaj niedaleko na Asnyka i sądzę, że się spotykali, ponieważ tak, mój dziadek był pół Austriakiem, Bechofer również. Mój dziadek był rudy, Bechofer również. Jak również, no pradziadek był dyrektorem Sobieskiego, to było gimnazjum wówczas. Sądzę, że spotykali się na balach, że mogli tutaj siadać na kanapce. Ma to sporo uroku, że tak powiem, takie wyobrażenie, że mogło tak być, mogło też tak nie być. Smutna historia jest taka, że mój dziadek został dyrektorem szpitala w Wadowicach, gdzie na oddziale gruźliczym zmarł Bechofer. Myślę, że może mój dziadek odprowadził go do nieba, no bo przy tak cudownej sztuce, jaką tworzył, na pewno Panu Bogu jest z nim dobrze.